Ej, ty, czemu tam jest 250 dolarów? Leny, coś się pomyliło? Nie miało być 2,5? Co jest, kurde? Możemy wszystko. Siemaneczko. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja i ten kot, który tu leży od pół godziny chyba. Nie mógł się doczekać na streama. Tak samo jak wy, mam nadzieję. Hejeczka, hejeczka. Zobaczymy, jak na tym nowym patchu będzie się grało. Czy coś ciekawego. Aczkolwiek wydaje mi się, że się niewiele zmieni, kurczę. Tak sobie myślałem w ogóle o tej, o dżungli. I wydaje mi się, kurde, że Kha'Zix może być turbo potężny teraz. Bo Lee Sin dostał nerfa, Tiana dostał nerfa, Xin Zhao dostał nerfa, a Kha'Zix nie dostał. You can kill. No, tego nie wiem jeszcze. Ale overkill TR-ka. Ale drama z X-Tentacion. No była z Bartkiem drama. Że tam niby nie robi rzeczy, które zapowiedział. I że nie szanuje widzów. Jakieś takie. Się odwrócili. Niestety. Ale tak to jest na tym Twitchu. Z widzami. Pomagać się raz powinien i od razu. Masz boksa? Masz. Play box. Nie no, weź. Czemu ten tamten tak może robić? Nie, weź. Ja go zamykam? Nie, dobra, nikt ze mną nie gra. Ja muszę spierdzielać. Nic już nie wyszło. A little bit of luck. To trochę okrad, ale muszę tak. Slowek. Ja pier... A zagraj kubyczku. All we need. Jezu, no posuńcie się. Come on. Dzięki. Zasłyń go, dobrze. Co? To jest za damage. Chryste. Jin. Nice. Holy Mother of God. What is... Co to się wydarzyło, pani Karmo? I ten biskrat też pewnie coś jeszcze sklei. O Jezu, biskrat. Się nie kosztuje nic. Zapalił set. Cokolwiek. Co myślisz o Aphelios'ie do mainowania? Wo. Teraz mógłby dać... Aha, czy już nie żyje, nieważne. Co mnie zabiło? Może Jinx jakimś k***a odłamkiem. No to mówiłem właśnie, że Jinx nas roz... Co ty k***a? Kukujesz, człowieku. A idź. No mówiłem, że tak będzie po prostu, no. Lecz nikt nas lejcie wyjaśni. Szkoda. Coś wam pokażę. Schodzi mi skóra z łapy. A wy i tak powiecie. Widać to na tym? W sumie to nie widać chyba. Nie widać. Nieważne. Ale schodzi mi, kurde, skóra z ręki, bo się opaliłem. W Hiszpanii. Na jednej ręce tylko. Jak to możliwe? Jestem wężem chyba. Z uszu? A, właśnie też mi coś tutaj schodziło z uszu, no. Nie wiem, ja ogólnie, jak się opalę, to zawsze schodzi mi te... Tutaj na barkach chyba też mi schodzi w ogóle. Nie wiem. Naprawdę, ja troszkę się opalę i od razu zrzucam skórę, kurde. Masakra. To odgranie na komputerze? Skórę się zrzuca odgranie na kompie? Kurczę, to nie wiem. Nie wiem, czy to prawda. Wydaje mi się, że chyba siema, nie. Jestem gównem, więc na duo nie ma szans, ale jakbyś siema. Jakiś poradnik nagrywał albo coś, to chętny XD. Poradnik w 2021? Ej, ty, czemu tam jest 250 dolarów? Leny, coś się pomyliło? Nie miało być 2,5? Co jest, kurde? Gosiu, za 250 dolarów to możemy
Możemy wszystko. Do czego chcesz poradnik, szefie? Możemy... Pewnie coś będę grał dzisiaj z widzami, bo na rankedach to ja nie wytrzymię. To Leny, gościu w każdej grze może dzisiaj być przez następny, kurczę, cały sierpień. Co ty na to? Co takie pieniądze? Pozycja, na której nienawidzę grać? Nie, tak szczerze, to mida nie lubię za bardzo. Na topie mogę coś tam porobić. Na supporcie nawet lubię grać. Na AD Carry, no głupi jest AD Carry, ale jestem w stanie to zagrać. Ale na midzie jakoś tak nie potrafię za bardzo dobrze. No to tyle. Chyba rodzina. Okej, zajebiście. Trochę dziwne, że Tompkin w ogóle bez tego, bez... Dziena za Analyze. Fajnie by było pograć w tym sierpniu. Może się uda mimo braku czasu, świeżo upieczony ojciec Her. Pieczku, dziecko ci się urodziło i mi pieniądze wysyłasz? Weź kurde, żonie coś Kuba albo młodemu. A nie, na mnie wysyłasz pieniądze. Ale dziękuję bardzo, ale to trochę takie... Trochę dużo tego. Jakby, wiesz, mi wystarczy, ja dobrze żyję. No chyba, że masz naprawdę za dużo pieniędzy, spoko, mogę przyjąć. Ale wiesz, uff, kurde. No spore kwoty. Aż dziwnie. Ale jeśli masz za dużo, przyjmę każdą ilość. Nie ma sprawy. Możemy nawet dzisiaj zrobić Leny dzień z tobą, kurde. Napierdzielać, możemy, co tylko masz ochotę. Mogę być twoją... No nie będę tego słowa używał, że... Dobra, super też. Ja już chciałem flashować, żebym powiem. Tu. Markę, dobra. Nie wiem, czy nie mogę trochę więcej. No właśnie też mnie tak twojego sobie myślałem, jak byłem w tej Hiszpanii, że kurczę, spoko tak na tydzień, na dwa. Ale mieszkać tam, jak jest taki gorąc. Nie wiem, czy to jest takie fajne na co dzień. Tutaj jak w Polsce masz parę dni z rzędu upał, to już jest takie... kurde, lipa. No tam jest to raczej częstsze, prawda? Ale bardzo mi się podoba to, jak mają tę całą siestę. Że oni mają sklep chyba od 9 rano? Nie, od 8:30 do 13:30. Później mają 3 godziny przerwy. Później otwierają jeszcze raz znowu. Tak samo restaurację. To jest ciekawe. Ciekawe jakby... Ciekawa sprawa. No i tak grybają. Tylko... Dobra, będę. Chciałem go postraszyć. Dominik, za darmo się nachlałeś? Jezu Chryste. Ja za nastolatka. To co też wychlałem. Za darmo. No to jest powalone. Ale no jak masz dobre towarzystwo, no to nie trzeba wydawać pieniędzy, kurczę. To jest piękne. Nie no, ja to niekiedy pamiętam, że brałem 15 zł, jechałem na rynek i kurde. To co były imprezy, no to było piękne. To było piękne. A teraz, kurde, weźmiesz stówę na rynek, po dwie kolejki się napijesz i po stówie. Sakra jakieś. Dorosłe życie nie jest takie fajne już. Teraz trzeba odpowiedzialnie. No stary, za 15 zł, piwka po dwójce, oczywiście w sklepie obok jakiegoś klubu, no bo w klubie przecież było za 6, no, to 3 piwa miałem w tej cenie, no come on. Coś ten, aha, czy zawsze jak byłem z kumplem jednym, to tego, mieliśmy coś takiego, że coś tam chlaliśmy, później... O jakiejś trzeciej, no już nawet trzeciej później, o piątej już jasno było. To zawsze szliśmy do jakiegoś 24-godzinnego, jakiegoś takiego. Tam na rynku Nagrodzkiej był Carrefour 24-godzinny. I zawsze braliśmy jakieś pół... O k***. Okay. Zawsze braliśmy jakieś bułki, jakiś jogurt, też za 2-3 złote i to wpierdzielaliśmy później w autobusie nocnym, jak wracaliśmy. Chociaż nie, to już nawet nie były nocne, tylko to były dzienne już, pierwsze. Tak się kończyły nasze imprezy. Piękny czas. To było dobre. No i się rozmarzył. Nie, no to 10 lat temu to było. Ja pierdejkę. Leci ten czas. Ulubione piwo z tamtych czasów. Kurczę, no ja to perełkę zawsze lubiłem wtedy. No właśnie te perełki były chyba po jakieś 2,20. No to się tego wypijało. No trochę było, no nie będę oszukiwał. A co było najpiękniejsze, to to, że w tym klubie, w którym balowaliśmy, też były perły, na barze można było je kupić, tak jak mówię, za 6 zł chyba. No to my przemycaliśmy, kurde, normalnie. Gdzieś tam jakaś koleżanka wzięła do torebki czy coś i na chwilku. Teraz z perspektywy czasu, no trochę nieładne zachowanie, ale jak miałem 18 lat, miałem to w dupie. I nie miałem pieniędzy, więc musiałem kombinować. Tak. Idziemy? Nie. Morgana musi kutrze być. Wiedzą? Ktoś to wardował? Nie, nie ma takiego motywu. Ba, nie spodziewałem się, ale powinienem zareagować na to, so bad, ale dobra. Chyba dla drużyny jest okej, nie? Dostanę chyba asystę jeszcze, jeśli kogoś zabiją, bo dałem flagę, nie? No dobra, szkoda, że Morgana wzięła kill, a nie Draven, chociażby.
O! A, porozma. Super, nice. Czy Yasuo jest na tyle głupi, żeby podejść do przodu? Nie. Jeden jest. Jednak natura jasułowska to natura jasułowska. To jest gdzieś Kaina. Kurde. Chodź tu. No i gdzie to? Oj. Dobra, tu. Dobra. Czy proszę? Nie. Czekaj, jest teleportowana na bota? Nie, no po prostu poszła na bota. Okay. Przynajmniej turret wzięliśmy. Kurczę, bardzo jakby źle to rozgrywamy, nie? Makro game'owo. To być o wiele łatwiejsze zamknięcie tej gry. No zajebiście to Kayle wygląda, tylko kurde, potrzebujemy, żeby... No to napadli, nie? No, zabiję pewnie tego Yasuo, ale... Chociaż... Okej. Ty, to może pęta, nie? Nie zaliczą pęty? Czemu nie zaliczyło mu pęty właściwie? Ktoś wyjaśni? Czemu to nie było pęta? Tyle. Do jutra. Trzymajcie się. Miłego wieczorku. Papatki. I do jutra. Elo.